Tylko że to może być czasami odebrane trochę dziwnie, ale jednak warto to robić, się przełamywać do tego, ja tak często robię. Tak, uśmiecham się przez cały czas w zasadzie do obcych ludzi też. Często w autobusie na przykład, także nie, w autobusie mam maskę, także ale mimo maski ale też się uśmiecham. Oczywiście. Zawsze uśmiechnięty dla mnie. Uśmiech najważniejszy jest do każdego, w każdej sytuacji. Jedna pani się zapyta, czy się będziemy całować. Bardzo proszę. Popatrzyłam, że ma z boku dwóch przystojnych panów, mówię obowiązkowo. Dziewczyny, co wy na to? Pani Kasiu, ja muszę panią powstrzymać, bo ale my jesteśmy na no ty. No tak, ale chciałem tak, żeby, bo dostąpiłem tego zaszczytu jakiś czas temu i bardzo się z tego cieszę, bo to gigantyczny przywilej. Ty to jesteś dobry w gadaniu, w naprawdę. W kokietowaniu. Tak. Już dzisiaj jedna dziewczyna powiedziała o tym, że jesteś świetny w komplementach. Zobaczymy za 2 godziny. Ale pomyślałem sobie i niech to będzie już koniec tego tematu drażliwego dla pana prowadzącego, że pamiętam, że kiedyś któraś z koleżanek z Rossmann właśnie mi powiedziała z waszej firmy, nie kokituj już, nie kokituj, dobrze? No więc ja już nie będę kokitował, ale o to ciebie poproszę i o solidną porcję wiedzy, o dobrym samopoczuciu, o uśmiechu, o tym wszystkim, co powoduje, że nam się chce chcieć. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale Kasia pięknie śpiewa. Spotkaliśmy się ostatnio przy okazji premiery jej płyty. Dojrzały debiut, nie ma co ukrywać. Bardzo dojrzały. Ustaliliśmy to sobie, ale zobaczcie, drodzy państwo, to jest jasny dowód na to, że jak się w życiu czegoś chce, to są... Nie zna granic, ni kordonów, pieśni zew. Gdybym tylko umiał czymś zagrać na czymś, to by było, na gitarze umiem, ale nie mamy i niech nikt nie szuka. W każdym razie dwa słowa o tym, dobra? Zaczniemy od tego. Tak, bo... Ach, słuchajcie, to jest tak, w ogóle spełnienie marzeń wam ogromnie życzę. Namawiam was bardzo, 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 żebyście się nie dali, jak to powiedzieć... Stłamsić, zablokować. Brzydkie słowo mi się pojawiało. Bo ja mówię, no możemy, różne to tylko w internecie słowa. Będzie. Się nie dali udupić i nie pozwolili sobie zabrać tego, co was rajcowało w dzieciństwie, w młodości, później. Bo to tak, a to dzieci, a to praca, a to mamusia, a to tatuś, a to nie wypada, a to sieć jak dziewczynka, prawda, a to rączki na kołdrze. Wiecie, kurde, nie słuchajmy tego po prostu. Nasze życie jest... Tylko nasze. To jest coś tak ważnego, tak podstawowego. Jak człowiek sobie zda sprawę z tego, że to, co ja przeżywam, to, co ja, o czym decyduję, co ja będę robić, tak naprawdę to tylko ja będę za to ponosić konsekwencje. Zwłaszcza albo, konsekwencje niezrealizowania i braku, i żalu tego, że się nie... Albo pozytywne, tak. Albo nieprzyjemne, prawda? No, jak nie spróbujemy, to ten żal, że nie spróbowaliśmy, to będzie 3-krotnie większy, bo będziemy mieli poczucie niewykorzystanej szansy, straty. Mój ojciec mi zawsze mówi, synu, pamiętaj, lepiej żałować, że się zrobiło, niż że się nie zrobiło. Mądre matki też tak mówią. Okej. Okay. Która z pań ma taką mamę, co mówiła, rób co chcesz i niczego nie żałuj? Jedna rączka tylko jedna w górze, rączka, druga na siłę no, druga. Podniesiona, bo mama patrzy. Słuchajcie, po prostu... Ja się zawsze pytam kobiet, bo dużo i często się spotykam z dużą ilością kobiet, które macie szczęśliwe mamy. No niestety za mało tych rączek, parę się podnosi. A to właśnie przekazujemy sobie przez nie mówienie, jaka masz być, tylko przez pokazanie, czy mama jest pogodna, zadowolona, czy robi to, na co ma ochotę, czy bidula zasuwa, poświęca się, a potem mówi, tak, nawet mi nikt nie podziękuje. No wtedy się nikomu nie chce dziękować. Ale kiedy? Kiedy nie widać kiedy radości? Kiedy się poświęca. Okay. Kiedy się poświęca. Ale to jest straszne. To jest taki straszne. Aspekt, który straszne. W polskiej jest rodzinie jest tak. Częstym i nie wiem, czy w tą stronę chcę iść, ale... Nie idźmy w tą stronę. W ogóle się nie pozwalajmy na to, proszę państwa, żeby ludzie wokół nas byli nieszczęśliwi, żeby za nas robili jakieś rzeczy, a jeszcze bardziej nie pozwalajmy na to, że my tego nie zauważamy i nie doceniamy. No jeżeli ktoś robi coś za nas, to tak, albo nam to zabiera, bo fajniej by było, żebyśmy my sami zrobili swoje, prawda? Jasne, położę się teraz na kanapie i proszę położę nogi bardzo. Do góry. Mogę cię powachlować czymś. Nie, chodzi mi o to, że to jest taka postawa, że my nic nie robimy, leżymy na kanapie, a inni niech zasuwają. No więc powiem ci uczciwie, że mnie się czasem zdarza. Ale robisz to z dziękiem, no. No po prostu, kochani, to jest też coś, co chcę wam przekazać.
uwalić się na kanapie i wcale nie mówić, że jestem chora. Och, moja przyjaciółka mnie tego nauczyła dawno temu, bolała mnie głowa. I poprosiłam ją, bo ona była dobra w masażach, żeby mi zrobiła masaż na ten ból głowy. No i cudny był ten masaż, mnie głowa przestała boleć, ale myślę sobie, kurde, jak jej powiem, że mnie nie boli, to przestanie mnie masować. I boli ci jeszcze? Ja mówię, no tak, tak. Rezonuje tutaj, tak. Z lewej strony tutaj. I ona za chwilę cwaniara, mówi tak, wiesz co? Nie musisz udawać, że cię boli. Jak powiesz, że chcesz więcej, to ja cię jeszcze pomasuję. I taką mi dała ważną naukę, że nie warto grać ofiary w ogóle, rozumiecie? Nie warto się podkładać, nie warto prosić, że tak powiem, przez biedę jakąś, no chyba, że człowiek jest w jakiejś biedzie. Jasne. I ktoś fajny, kochany zauważy i coś zrobi dla nas. Ale jeżeli ja o coś kogoś proszę, to ja mam pełne prawo, cię sobie tak kocham dotyk twojej rączki, prawda? I taki jest kochany, cudny, że po prostu jeszcze mnie trochę pomasuj. Czyli przełóżmy to sobie na różne sytuacje, w których ktoś będzie bardzo zadowolony, że chcemy dotyku jego rączki, no albo całusa. Chciałam powiedzieć, że całowanie jest... O Boże, to miało być... A, o uśmiechu i o całowaniu. O wszystkim możemy rozmawiać. Ja w ogóle jestem mega otwarty. O seksie też widziałem taką książkę. Właśnie chciałam o seksie, bo chciałam powiedzieć od razu, że uśmiech to jest seksy, nie? Tak, to pytałam prawda. Się tam za kulorami, czy dziś było o seksie. Powiedzieli, że nie było jeszcze o seksie. Nie. No, chcecie coś o seksie? Tak, jako to co? Będzie seks przez uśmiech. Uśmiech przez seks. Seks jest sexy, nie? Zaraz sobie to wymyślimy i dojdziemy, tylko jako nadzorca przepływu merytorycznych informacji chciałbym zakończyć wątek dotyczący śpiewania, nam uciekł, ja nie chcę, bo chcę, żeby Państwo sobie kupili płytę, która moim zdaniem jest turbo spójna. Jest nie tylko mądra w warstwie tekstowej, a wszystkie teksty z tej głowy wyszły i przez to pióro, ale co więcej, wyobraźcie sobie sytuację, kochani, że osoba, która nie zna nut, chyba nie gra na żadnym instrumencie, stworzyła sama kompozycję. Czyli oprócz tego, że napisała teksty, to jeszcze je zaśpiewała, a pod to potem, czyli linię melodyczną zaproponowała. Muzycy zrobili aranże, tak. Ale wszystko powstało w tej... Okazuje się, bo do czego zmierzam, że nie trzeba czegoś umieć... W tej ślicznej główce, wiecie, że ta śliczna główka wymyśliła. No właśnie wymyśliła. Ale też ta śliczna główka nie odpuściła. A już byłam o krok od odpuszczenia. I jaki jest to element satysfakcji, zadowolenia, spełnienia? To nie jest kwestia postawienia kropki nad i swoich marzeń? Nie, bo ale... ja to będę dalej robiła, to nie jest koniec. Tak. No ale Ale jest to spełnienie, zdecydowanie. Doprowadzenie do momentu, kiedy coś, co w duszy grało od dzieciństwa, od harcerskiego ogniska, nagle znajduje ujście w wielkim muzycznym płomieniu. O Jezu, jak ty to miło mówisz. Tak mi przyszło spod palca jakoś. No. Pan to naprawdę. Słuchajcie, spełnienie... są ludzie tak zwani perfekcjoniści, którzy mają kłopot ogromny z cieszenia się z tego, co zrobią. Ponieważ głównie wychowanie oczywiście do tego prowadzi, że cały czas są oceniani ze względu na osiągnięcia. To jest bardzo dla wewnętrznego dziecka. Na pewno słyszeliście, bo tu się zrobiła taka... ważne pojęcie dziecko wewnętrzne, tak? Coś wam to mówi. Dla dziecka wewnętrznego osiągnięcia są oczywiście powodem do radości i z tego, że zrobiłem coś fajnego i z tego, że to się podoba i że to też służy czasem przecież ludziom i w ogóle jest ważne, ale najbardziej fajne jest to, co się robi, że się to lubi, że się to kocha, że się do tego ciało uśmiecha całe, prawda? Więc jeżeli robimy takie rzeczy, których oczekują inni i nawet nas potem pochwalą, to mamy dużo mniej radości niż kiedy robimy to, co sami wybieramy. I to trzeba gdzieś w pewnym momencie w życiu, mam nadzieję, że wy bardzo lubicie pracować w Rossmanie. Państwo zdaje się są pracownikami Rossmana. Ale przed ekranami mamy mnóstwo osób, które są przyjaciółmi marki. Więc właśnie wszyscy, którzy gdzieś coś robią, ogromnie wam życzę, żebyście tak wekslowali przez życie, żeby robić to, co lubicie robić, bo bardzo często nas tak wychowują, że trzeba się zastanowić, co będzie dobrze płatne, a co jest modne, a co jest... I popatrzcie, kiedyś... Co przyszłościowe jest. Tak, a skąd to kto wie? Za moich tak zwanych czasów rodzice mówili lekarz, prawnik, proboszcz. A teraz stylista. Kucharz, mówiło się, jak się nie będziesz uczyć, to pójdziesz do szkoły kucharskiej. No i proszę, najmodniejsze postaci, prawda? Kucharze. Tak. To skąd my mamy wiedzieć, kto będzie za jakiś czas? No jeszcze było informatycy, gdy był ten trend. Był hit straszny, tak. Tak, dziś rzeczywiście to trudno przewidzieć, ale dochodzimy do czegoś, co jest najważniejsze, czyli co my znajdujemy w sobie.
Jaki rodzaj potrzeby? I teraz myślę sobie o perspektywie i Państwa też zachęcam do przypomnienia sobie, kiedy jesteśmy w wieku 18 lat, kończymy maturę czy jakąś szkołę, technikum chwilę później i mówią nam, że ty musisz wybrać to, co chcesz na całe życie robić. Nie musisz całe życie. No ja myślę, kiedyś tak było, kiedyś tak było, nie? Że profesja na całe... teraz żyjemy. I na szczęście się to zmieniło, bo co taki 18-latek wie o tym, co go w życiu będzie interesować. Myślę, że jak jest 2% ludzi w tym wieku, a już nie mówię 16-latków, są ludzie, którzy mają niezwykłe uzdolnienia, takie, które się w ogóle od razu, prawda, rzucają, że tak powiem, na wszystko, no to wtedy... Ja nieprzypadkowo o tym sobie pomyślałem, bo w którymś momencie decydujemy o jakimś fragmencie swojej drogi i ona, ten wybór już nie determinuje, jak słusznie zauważyłaś, na zawsze, bo dziś można te profesje zmieniać. Sama jesteś kobietą wielu profesji, o czym zaraz. Ale ten moment wyboru nie powinien być przymusem. On powinien się zdarzyć. Pan Gogeł, nie wiem, czy pamiętacie, wziął i wyszedł z domu mieszczańskiego, w którym był porządnym mężem i ojcem. Wyjechał na te swoje Tahiti. No i mamy dzięki temu jednego z większych malarzy świata, prawda? A poza tym dowód na to, że postawił na siebie. Wiecie, to czasami jest tak, że ktoś przez to cierpi. To nie jest łatwe czasem. Na przykład też czasami trzeba zawieść rodziców, bo oni sobie właśnie wymarzyli, że jak oni są... my ci zostawiamy, ja znam takie rodziny, my ci zostawiamy kancelarię, my ci zostawiamy naszych klientów. Zakład dentystyczny. Zakład. W ogóle już takie pod, prawda, uczyliśmy, a to nie, a ja pójdę sobie coś robić kompletnie innego. To duża odwaga jest tak naprawdę, bo ale zwłaszcza to jest u takich miłość gigantów, do siebie. U takich gigantów, nie wiem, budownictwa i wielu innych, ta scheda przekazywana z pokolenia na pokolenie i ten zawodowy rys jest niezwykle częsty. Zostawiamy ten element odwagi. Dobra. Jeszcze jednym zdaniem spróbujmy zamknąć to śpiewanie. No dobrze, żeby państwo wiedzieli, gdzie tą płytę kupić. Wszędzie, to znaczy tak, w Empikach. Płyta się nazywa Choćby tylko na chwilę. Jest fioletowa, bo to mój ukochany kolor. Tak. Bardzo się z tego cieszę. Wymarzyłam sobie, że sama płytka też jest liliowa, fioletowa. No się nazywa Choćby tylko na chwilę i jest w Empikach i jest też w księgarni mojego pisma Ukochanego zwierciadło, do którego pisuję. Już kończymy z reklamą, żeby nie było, że my tutaj coś jakieś... No prywata rzecz ważna, nie? Słuchajcie. Tak, ale ja Państwu nieprzypadkowo o tym mówię i można to kontynuować, bo tam rzadko się zdarza, że na płycie z muzyką są same dobre piosenki. Z reguły są dwie, trzy, a tam każda jest po coś w określonym układzie. Polecam Państwu na Spotify'u też czynić. Tak, jestem na Spotify. Czyli na bogato pani artystka poszła. A teraz nas na bogato... Nawet nie wiedziałam, że będę na Spotify. Mamy pytania, bo Państwo doskonale w internecie wiedzą, oglądając naszą relację, że można do naszej ekspert się z takowymi zwracać i zanim rozmowie nadam rytm w kierunku uśmiechu, to spróbujmy. Mam dużo powierzchownych znajomości, ale brakuje mi w życiu kogoś naprawdę bliskiego. Jak mam to zmienić? Zadzwoń do mnie. Następnie. Dobrze, zostawmy. Jestem nieśmiały. Jestem nieśmiały, ale lubię towarzystwo ludzi. Jak mogę dodać sobie odwagi w nawiązywaniu nowych znajomości? Podobne do poprzedniego. Bardzo się przejmuję i przeżywam to długo, gdy ktoś obcy, na przykład pani w sklepie, kierowca na drodze, jest dla mnie niemiły, agresywny. Co z tym zrobić, żeby mnie tak to nie bolało? To jest dobre pytanie. No to jest pytanie, które od razu wam powiem przypowieść cudną, która może nie jest dokładnie, że ktoś jest niemiły, ale jest o tym, co kto o mnie myśli. A potem przejdziemy do niemiły. Polecam Państwu Antonego de Melo, taki filozof, mistyk i myśliciel hinduski, ale za to jezuita, który już niestety nie żyje. W Polsce wydano mnóstwo jego świetnych książek. Przypowieści takie są, minuta mądrości, minuta nonsensu, fantastyczne. I jedna z nich to jest taka przypowieść. Pytają mistrza. Mistrzu, czy mistrz się przejmuje, co o mistrzu myślą ludzie? On mówi, no jak byłem młody, tak 20 lat miałem, to się przejmowałem. 40 to już się właściwie nie przejmowałem, a teraz mam 60 i wiem, że w ogóle o mnie nie myślą. I to jest tak mądre niebywale, wiecie, nie trzeba żyć aż tak długo, po co się tak męczyć długo, lepiej wiedzieć wcześniej. I ta odpowiedź na ostatnie pytanie jest blisko tego. Ktoś jest niemiły nie dlatego, że ten pan im się nie podoba, tylko dlatego, że temu komuś nikt się nie podoba. Rozumiecie? To jest... Jasne. Po prostu są ludzie, którzy doberwali w życiu strasznie dużo. Warto to wiedzieć. Nikt nie jest niemiły dlatego, że się, że tak powiem, jako dziecko rozwijając, umówił ze sobą, że on będzie nie lubił
i że będzie nieprzyjemny i że będzie ludzi, traktował prawda, dręczył, dokuczał im i nie zawsze się to dzieje dlatego, że jego ktoś udręczał, że jego ktoś źle traktował, czy ją, i że się zaskorupiła, że się postanowiła, to się tak nazywa, że to jest strategia przetrwania od młodości, bardzo musimy po prostu je sobie zbudować i na przykład się okopujemy tam zimnem, prawda, albo takim twierdzeniem, że wszyscy są tacy i że w związku z tym należy ludzi źle traktować, bo jak ja będę pierwsza, to lepiej jak ja cię kopnę, niż jak ty mnie kopniesz. Więc wiedzmy to, że tacy ludzie to robią z bardzo głębokiego nieszczęścia własnego i z bardzo dużej biedy. Oczywiście mogą być w tym niemili, skuteczni, w tym sensie, że nam naprawdę coś przykrego zrobią, czy zabiorą, czy zepsują. Ale jak wiemy, że oni to robią dlatego, że to nie jest o nas, czyli w ogóle to najważniejsze dla tej osoby, która pyta, to nie o tobie, to o tym kimś, kto to robi. Poza tym, wiecie co, zróbcie sobie takie eksperymenty a propos uśmiechu. Wprowadziłam się do nowego mieszkania i na dole był sklep. I taka kobitka, fajnie wyglądająca, tam 30 parę, taka stała za tą ladą, taki dzbuk, wiecie, taka... No i tak myślę sobie, cholera, nie lubię, mój sklep na dole, muszę mieć tam fajnie, nie? Przychodzę i mówię tak, pani Wiesiu, wiedziałam, że Wiesia, bo słyszałam, co do niej mówią koleżanki. Już 9 wieczorem, a to było otwarte do 10, delikatnie. Pani już ledwo żywa, nie? Jeszcze godzina. Ono tak na mnie patrzy, mówi, no, następny dzień, gdy tam któryś raz przychodzę, pani Wiesiu, pani była u fryzjera, jak pani ładnie wygląda. O, powiedziała. Trzeciego dnia i powiedziałam, pani Wiesiu, jak mnie jest miło, bo ja się tu niedawno sprowadziłam, że ja już panią znam. Słuchajcie, czwartego dnia z drugiego z końca ulicy krzyczy do mnie, dzień dobry, pani Kasiu. I to po prostu później... Ale to sygnał jest, że krok po kroku, że nie krok ofensywnie, żeby kroku, nie od razu... Nie, nie, po cichutku, po malutku, w sprawie, słuchajcie, zdobywania serc i ciał też... To ja, jeśli pozwolicie, dorzucę dygresję. Mam mój najmłodszy syn, ma 8 lat, Julek. Julek jeńców nie bierze i zawsze mówi to, co myśli. Zakładamy, że może nawet mieć Aspergera, bo nie bierze tego typu rzeczy. Wysłaliśmy go nawet na badania, ale to opowiem Państwu później. Wyszło, że nie ma, więc żeby było jasne. Ale mówi szczerze to, co przychodzi mu do głowy w naszym sklepie. Ma mądrych rodziców, to mówi. Przydomowym. Rano chodzi sam po bułki, bo lubi ten element odwagi. No i coś się wydarzyło w tym sklepie, o czym dowiedzieliśmy się od innych pań sprzedawczyń wieczorem. Bo usłyszałem, panie Oliwie, że pana syn to dzisiaj tu rozwalił system. Ja mówię, ale co zrobił, co się stało? No bo była kolejka, trochę tak dużo ludzi, on stał, a mamy nową pracownicę, która przyszła. Ona ani miła, ani uśmiechnięta, jeszcze wolno pracuje. Julek tak na nią popatrzy i mówi, szybciej by pani nie mogła tego robić, przecież ja tu z 15 minut razem z tym państwem będę stał. Oczywiście cały sklep w śmiech. Tej pani zrobiło się na pewno przykro, co Julek nadrobił następnego dnia, kiedy mu powiedziałam, że okej, czasami szczerość warto powstrzymać, bo możesz... On poszedł do tej pani, kupił dwa pączki, jednego jej zostawił i powiedział, przepraszam, sam z siebie zupełnie. Natomiast, no tak, nie robił tego tak zawodowo, jak pani Katarzyna Miller, że krok po kroku oswajamy rzeczy. Ja nie zawodowo, ja z brzuszka. Po ludzku, tak. Mnie się to opłaca, rozumiecie? Strasznie się opłaca. W ogóle powiem wam taką... Ale po piątym razie, jakby nie zadziałało, to już trzeba odpuścić i dać sobie spokój. Nie, nie, jest taki dzbuk w takim kiosku ruchu, to ja próbowałam go tak, wiecie, zmiękczyć. Nie dało się ni cholery. Trzeba było flaszkę przynieść, po prostu. Nie będę narodu rozpijać. Księża rozpijają tu i ówdzie, więc... A niech tam, to księża, ich w to wszystko rozgrzeszają. Chcę wam opowiedzieć taką prawdziwą anegdotę ze sklepu z alkoholem. Wieczór późny. Myślałem, że to temat tabu i uciekłem z niego szybko, ale nie. Słuchajcie, to jest straszna kolejka, wiecie, naród spragniony, głównie męski, taki wysuszony. I taka kobitka stoi przy ladzie, bo właśnie klientka się już doszła w kolejce, a za nią staruszek się trzęsie. A ona tak, wie pani, proszę pani, mam dzisiaj koleżankę na wieczór i nie wiem, czy kupić wino różowe, czy białe, czy czerwone. A co tam pani ma nowego na półce? A ten chłopina za nią mówi, pani nie pyta, tu wszystko pyszne.
No, ale tak... no i teraz my sobie mówimy w ogóle, wszyscy z nami, tu wszystko pyszne, nie, w ogóle nie przejmuj się. To prawda, u nas wszystko pyszne, więc zostańcie Państwo z nami. Jeśli dołączyliście teraz do tej relacji, transmisji, to zachęcamy, żeby zostać dziś Międzynarodowy Dzień Uśmiechu, który celebrujemy od środka, żeby znaleźć to wszystko, co nam daje dobre powody do tego, żeby się uśmiechać. Czemu u nas tak jest, że jak się idzie ulicą, to się ludzie do siebie nie uśmiechają? Co i rusz, ale rzadko. Rzadko. Czemu nie można tego zmienić jak takiego domina, które popłynie i nagle z tej jednej osoby 20 innych spotkanych naokoło będzie miało dobry dzień? No właśnie, to róbmy w ten sposób, dokładnie. Słuchajcie, są takie pomysły artystyczne, że na przykład wypuszcza się ileś młodych ludzi albo starych ludzi i mam za zadanie 20 osób przytulić. Wyobrażacie sobie, na ulicy po prostu podejść i przytulić. No i to jest ciekawe, bo niektórzy się oczywiście, wiecie, opędzają i sztywnieją i jeszcze się zezłoszczą, ale bardzo dużo ludzi daje się przytulić. Odpowiedź jest taka, że to jest taka, jak się mówi, znieczulica panuje, to nie jest prawda, tylko ludzie są niepewni siebie. Na przykład, jeżeli się coś nam dzieje niedobrego, to trzeba poprosić konkretną osobę o pomoc. Wtedy ona poczuje się, że to od niej coś chcemy. Ludzie, na przykład jak się, nie wiem, jakaś tam powiedzmy szajka mniej lub bardziej chuligańska koło jakiejś dziewczyny kręci i tam podgaduje albo może nawet się bierze do jakichś rękoczynów, to jak naokoło są jacyś ludzie się patrzą, oni wiedzą, że coś trzeba zrobić. To są wręcz badania na ten temat. Tylko każdy myśli sobie, ale ktoś inny jest lepszy w tym niż ja. Natomiast jak się powie, proszę pana, ten pan tam w tym brązowym płaszczu, ja proszę, niech pan przyjdzie mi pomóc, to on przyjdzie. Jeszcze można powiedzieć, niech pan zabierze tego drugiego, co tam za panem stoi. Wszyscy razem to nie zadziała. Wszyscy nie, bo właśnie wszyscy to jest nikt, prawda? Tak, tak. Ale też chcę powiedzieć coś o tym, co mówisz o myśleniu. Słuchajcie, są badania przez ostatnie lata, bardzo dużo się takiej wiedzy pozbierało pod tytułem, że jak my robimy coś, a się tak nie czujemy, ale to zrobimy, to zaczynamy się tak czuć. To znaczy, że w ogóle połączenia między synapsami możemy bardzo zmienić my sami. Znaczy, powiem przy tak zwanym myśleniu pozytywnym, chociaż nie jest ono panaceum na wszystko. Wiecie, co to jest myślenie pozytywne? Afirmacje i zamienianie negatywnego myślenia na pozytywne myślenie. Wszystkiego tym nie załatwimy, ale bardzo się możemy przeuczyć na to, że zamiast tworzyć rzeczy na swój temat, świata, innych ludzi przykre, zaczynamy tworzyć przyjemne i dobre. I to nam wchodzi w krew potem. I się robią absolutnie nowe połączenia. Tak samo jest z uśmiechem. Babcia takiego filozofa amerykańskiego Williama Jamesa, pragmatysty zresztą, dawno temu, to dobre 200 lat temu, powiedziała mu tak, jak był mały, jak tobie jest smutno albo się czujesz nie najlepiej, przywołaj na buzię uśmiech, czyli zrób sobie to, banana, i zobaczysz, ćwiczymy, że się wszyscy, inaczej proszę poczujesz. Państwa, właśnie teraz to chciałam, tak, brawo, robimy banana. Suszymy ząbki. Ty, to się udziela. Czujecie? No co, nie czujecie? No dajcie głos. No właśnie. Słuchajcie, tak samo jak na przykład człowiek tak siedzi taka i tak jakiś słodki piesek idzie. Lubicie słodkie pieski albo kotki? Albo sobie patrzymy w internet. W internecie jest mnóstwo ślicznych kotków. Albo zobaczymy kogoś, jakiegoś fajnego dzieciaka, nie? Takiego. Albo Make Life Harder. Znasz? O, nie. No, państwo znają. No proszę, jest nie na. A masz konto na Instagramie? Tak? To mi potem powiesz. Dobrze. Wszystko pokażę. Dobrze. To będzie zachwycona. Super. Więc wiecie, o co chodzi? O taki zamiar, intencje i o nastawienie. Jak my mamy globalne nastawienie, bośmy się osłuchali tego, że ludzie do kitu, świat straszny, prawda? Pieniędzy nie ma. W ogóle to wiesz, no coś ci wyszło, ale tam ci, prawda, ten przepraszam, o Jezu, nie. Coś chyba się w niedobrą stronę poszło. To mamy potem taką tendencję właśnie. Mamy taki rodzaj, wydaje nam się, niektórzy mówią, że jak ktoś jest głupi i naiwny, prawda, śmieje się do sera, to on jest taki niedojrzały i niedorosły. Tak, nieobecny tak życiowo. No. A taki mądry, to on wie, że i tak wszystko się w końcu rozwali. No to powiedzcie tak, wszystko wam się rozwaliło?
Zobaczcie, nie. Czasami się coś mniejszego lub większego rozwala. Zachorujemy, coś tam zgubimy pieniądze, ktoś nas źle potraktuje. W gruncie rzeczy to są rzeczy co jakiś czas. Oczywiście, jak ktoś miał od początku w domu piekło, to to jest problem, naprawdę. Bo on po prostu innego świata nie zna i potem ogląda wszystko przez ten czarny takie sitko. Ale wtedy naprawdę trzeba się zwracać o pomoc, bo jest jednak sporo ludzi, którzy pomagają. Zresztą też i przyjaciele pomagają. Ale jeżeli mamy tak zwane takie normalne życie, wiecie co, to trochę więcej dobrego niż złego. No to jest ta pół szklanki pełnej, prawda? I teraz wam powiem takie, ja co kiedyś wymyśliłam takie sformułowania. Są dwa prawdziwe zdania. Jedno jest takie. Dobre zawsze mija i złe zawsze wraca. I drugie jest takie. Złe zawsze mija i dobre zawsze wraca. No to które wolicie? No drugie oczywiście. Prawda? A niby to samo, nie? Ale tylko niby to samo, tak. Wracając do tego uśmiechu na ulicy, czemu go tak mało i jak zacząć siebie samych aktywizować do tego, w jakich sytuacjach wypada, no w jakich miejscach? Wypada wszędzie, tak, wypada wszędzie, do każdego i myślę, że naprawdę, powiedz, zobaczcie, szef na przykład przychodzi jakiś taki... No zawsze, no, oczywiście zależy, jakie są relacje w pracy, ale zawsze można powiedzieć, a to szef zmęczony, jak się mówi na ty, dużo teraz się mówi do szefów na ty, może ci herbatkę zrobić, a nie dlatego, że musiał herbatę, prawda, przyszedł, a może ci powachlować, a może ci przynieść ciasteczko. Oczywiście nie chodzi o to, wiecie, żeby się podlizywać ohydnie, nie, tylko po to, żeby człowiek poczuł, że twój stan jest dla kogoś ważny. I żeby ten ktoś się poczuł zauważalny. Ja pamiętam, tak, jako człowiek. Tak, ja pamiętam a propos tej zmiany fryzury u pani w sklepie. Ja mam akurat tak, że widzę, i to dotyczy mężczyzn i kobiet, ja widzę takie zmiany, po prostu je zauważam. I to jest zaskakujące, jak ludzie zawsze dobrze, ciepło na to reagują, że ktoś dostrzegł i czy to dotyczy, nie wiem, schudnięcia, czy fajnego ubrania, czy czegokolwiek. Albo utycia. No ja walczę bez końca, słuchajcie. Dlaczego tylko schudnięcie ma być plusem? Wsia krew. No bo jest... Dziękuję. Ja te wasze brawa, kochani, odbieram trochę... Walczę tylko z tym, że to jest straszliwy przymus. Tak, jeśli nie patrzymy na to przez pryzmat samopoczucia może mniej, ale zdrowia po prostu. Nieprawda. Okej, okay, no dobra, możemy dyskutować. Może być gruby, zdrowy, nie wiem jak gruby, zdrowy, chudy, absolutnie chory. W ogóle nie ma to przełożenia wprost. Nie ma to przełożenia wprost. Naprawdę. Za długa dyskusja by nam się wywiązała. No, bo to jest w ogóle temat osobny, prawda? Tak, ale tak. A propos uśmiechu... Ale możemy go zakończyć puentą. No, ja myślę, że to jest kwestia z jednej strony kultury, która w środkach rozmaitych kiedyś były zwane masowego przekazu. Teraz rażenia. Rażenia, tak. Ale generalnie no, jest takie poczucie, że jak ktoś szczuplejszy, to zdrowszy, bo nie mówię szczęśliwszy, bo to absolutnie nie mieszam. Ale to wpływa na wiele, no, organów, układ kostny, na wszystkie inne historie. Ale ja mogę... mniej się łamią dziewczynki okrągłe, bo osteoporoza jest u chudych. Bo tłuszcz, mało tego, dobra, nie zostaną na przykład alkoholiczkami tak szybko, bo jest więcej tłuszczu, a alkohol się właśnie, dlatego kobietki się szybciej uzależniają, bo są szybciej. Dobra, to był błąd, możemy bez puenty to załatwić. To wróćmy do uśmiechu. Wróćmy do uśmiechu, możemy przez jedzenie, bo to ale też. Ale jak, kochani? Bo jej, pamiętasz powiem, nasz no? obiad no, wtedy, oj, żeśmy pycha. Się spotkali Liczcie w tej zamkniętej ręca. Restauracji. A powiem ci, co wczoraj jadłam w Łodzi. No wam powiem, bo ja w ogóle jestem łodzianką. I powiem wam, że zawsze się ucieszyłam, że mnie Rossmann zaprosił, potem się ucieszyłam, że będzie Oliwier, potem się ucieszyłam, że jadę. Słuchajcie, się okazało, że hotel, w którym mieszkamy, jest na rogu mojej ulicy w ogóle, więc w ogóle jestem tak przejęta od przedwczoraj, że przyjechałam na łono tak zwane, no i moja przyjaciółka, z którą przyjechała, menedżerka, mówi, no to trzech łódzkie knajpy się dowiedzieć, gdzie najlepsze, od lat nie byłam w żadnej. No i byłyśmy w tej, powiem wam przy okazji, to nie jest reklama płatna, naprawdę nie. W tej, ale zadzwoniłem później, wiecie co, dobra. W piwnicy łódzkiej na Sienkiewicza, bo naprzeciwko jest moja szkoła, była Trójka, cudowna szkoła, uwielbiałam ją, piękna zresztą. No i tam jadłam zalewajkę, którą uwielbiam i barszczyk czerwony z uszkami, słuchajcie, to pyszne mięsko zupy? W środku. A jak? Okay. To jest oryginalne podejście, bo ja lubię zupy.
No i jeszcze potem zjadłam 3 knedle ze śliwkami. Pyszne. A potem na drugi dzień byłyśmy w Bredni na Piotrkowskiej, bo to jest, znacie? Bardzo oryginalny jedzonko. Zupa cebulowa, zupełnie inna niż zawsze, bo z kiełbaskami chorizo, pycha. I potem takie mięska, słuchajcie, taka wołowinka długo gotowana z takimi buraczkami, których w życiu nie jadłam. I jak się nazywa, bo nie usłyszałam? Brednia się nazywa, Brednia. Piotrkowska 85. Byłam tam, ponieważ to jest knajpa syna mojego przyjaciela, który ma naprzeciwko galerię. W związku, no gdzie mam pójść? Tam byłam, prawda? No stołówka po prostu, tam nie, przy galerii. Nie, cudowna, nie, naprzeciwko. Fajna knajpa. Nie ma miękkich krzeseł, niestety. To jest minus tej knajpy. Natomiast jedzonko wstawią pyszne. W przyszłym tygodniu. Pyszne, no. W ogóle Łódź jest fajna. My o tym jedzeniu, bo mieliśmy taką sytuację. To ja idąc tym tropem, mam żonę z Łodzi, mój brat się urodził w Łodzi, moja mama się urodziła w Łodzi. To jest mój krewny. No to jakiś tam, wreszcie, po latach, po tylu latach. A jedna rzecz mi taka przyszła, ale to powiedz. Powiem wam, nie. No powiedz, nie wstydź się. Nie, ona nie jest wstydliwa, nie? Absolutnie. Może być trochę smutna, więc zostawię ją na kiedy indziej. I powiem ci na ucho na koniec. Kończąc wątek jedzenia i tego, że on wywołuje uśmiech, to mieliśmy sytuację w szczycie pandemii, restauracje pozamykane i nagrywaliśmy z Kasią rozmowę do mojego programu właśnie w restauracji. Mateusz wpuścił nas, no bo chociaż są zamknięte, no to po przyjacielsku nas schowali. No i się mnie pyta kelner zaprzyjaźniony, zjedlibyście coś? Ja mówię, dobra, no ale na wynos. Nie, zrobię wam tutaj za tym. I to było pierwsze od kilku miesięcy posiłek, który zjadłem w restauracji też jeszcze w takim towarzystwie. No więc... Ze mną się dobrze je, powiem wam. Tak. Tak. Zresztą z Oliwierem też. Gada też. Co prawda mieliśmy stolik, przy którym nagrywaliśmy, był przy oknie. Aha, potem nas poprosili, żebyśmy się no, przenieśli. Lepiej ten, zrobią wam zdjęcie i będzie, że zakazy nie dotyczą wszystkich. Natomiast posiłek był nie tylko pyszny, ale i towarzysko wyborny. Wracamy do uśmiechu. Tam też był uśmiech i radość, ale zastanawiam się nad mocą uśmiechu, nad jego siłą, nad sprawczością. Wielką ma moc uśmiech, wielką. Naprawdę można, wiesz, wyobraź sobie, że przychodzisz obolały do lekarza. Wiesz, to nie chodzi o to, żeby on lekceważył twój ból, prawda? Tylko to w ogóle jest, wiesz, uśmiech się wiąże z ciepłym stosunkiem do człowieka, prawda? Sygnałem. Sygnałem, z taką, właściwie ja mam poczucie, że jak ktoś, też jak patrzenie w oczy ciepłe, prawda? Że jakaś taka, wiesz, energia już aż ją widać, ona po prostu wędruje do nas. Że ktoś patrzy życzliwie i się uśmiecha i powie na przykład, no widzę, że panią boli. Ale my nie mamy na to czasu. Jak no, zrobić, żeby uświadomić? Ale popatrz, jak to szybko jest. No ale ten moment skupienia... No, widzę, że to jest pół sekundy, następna sekunda to jest, widzę, że panią boli. To się zajmijmy tym, żeby pomóc. No zobaczcie, czy człowiek się nie poczuje jak najważniejszy w tym momencie klient... Pacjent dla tego człowieka. Ale mówisz o skupieniu na drugim człowieku. No i czy ono trwa te pół sekundy jak spojrzenie, czy trwa dłużej jak konsultacja lekarska, czy dzieje się w życiu, co jest o wiele bardziej istotne, bo ta siła rażenia tego dobrego domina może być większa, to my szybko zobaczymy informację zwrotną. Natychmiast dostaniemy. I ona pójdzie dalej. Ale oczywiście, w ogóle wiesz, no na przykład do takich fajnych lekarzy to ludzie by się ustawiali w kolejce, tak jak do dobrych lodów, prawda? Tylko potem robią w tych, tam z tych spozach czy zozach, jak one się nazywają, że wszyscy mają równo chodzić do wszystkich, prawda? A właśnie fajnie by było, jakby było wiadomo, do kogo chodzą. Tak samo z nauczycielem, tak samo z wychowawcą, tak, no z każdym człowiekiem, ze sprzedawcą, z każdym. Jeżeli ludzie czują, że tam są dobrze traktowani i to jest teraz ten problem, że mamy taką ilość odejścia od kontaktów bezpośrednich, prawda? Żebyśmy tego nie zgubili. To jest jeden aspekt. Mamy też mnóstwo podziałów rozmaitych, które są jakby poza tematem naszej dzisiejszej dyskusji, ale one są, że one mocno wpływają na relacje międzyludzkie. No ale mamy za to emotikony. Okej. Okay. I sobie posyłamy. Zresztą my sobie posyłamy. To prawda. Nie rozumiałem tylko, Kasiu, co ten kapelusz znaczył. To chodziło o to, że wczoraj był Dzień Chłopaka, wiecie? A, okej. Okay. Ja ci posłałam cylinder, czapkę. Z takim daszkiem, pociąg, samochód i tam jeszcze chyba taką lotnię. No takie chłopackie te zabawy. No. To dzięki, no. Że mi wyjaśniłaś. Ja wiem, że to jest mężczyzna wrażliwy i inteligentny,
ale te takie męskie aspekty, prawda? Ten inteligentny mówi, ale o co chodzi? Po prostu. No, więc ten uśmiech ma moc rażenia, uśmiech ma moc uwodzenia. Co, dziewczyny, uważajcie. Ale one doskonale o tym wiedzą. No nie zawsze, nie zawsze, ponieważ jest odwrotna sytuacja czasami. My bardzo jesteśmy spragnione i głodne takiego właśnie adorowania, serdeczności, zachwytu, no nie? Lubimy to, prawda? Ale my też. A jasne, że tak. Tylko teraz chodzi o coś takiego, że wiecie, że są takie szkoły dla panów, których się uczą, żeby zaliczyć jak najwięcej panienek. I oni wiedzą, że do dziewczyny trzeba przez uszy. No i taki to potrafi tak nabajerować, ale tak nabajerować, że ona po prostu, wiecie... I potem myśli sobie, matko, ten to naprawdę nareszcie mnie zobaczył, dojrzał. Ja wam powiem tak, i powiem wam tak, niech on na tym skończy. No może jeszcze seks, jeżeli jest dobry w seksie. To ja mówię takie rzeczy, których mamusie nie mówią i nie pozwalają. Ale co to znaczy może jak jest, że może jest też dobry w seksie. No dobra, ale co to znaczy? I potem już koniec. Broń Panie Boże, żebyście firanki z nim wieszały. Bo to jest potem po prostu strasznie trudne życie, okropne. Dziewczyny niektóre to już wiedzą. Ja jakoś zawsze schodzę na te nauki dla młodych dziewczyn, rozumiesz, bo tu siedzą same smarkate. To przecież ja muszę to im powiedzieć, jest. Rozumiesz? Ale ja to szanuję, to ja też się uczę. No więc... właśnie. Że słuchajcie, musimy zaliczyć przynajmniej jednego uwodziciela albo łajdaka, żeby wiedzieć, na czym to polega. Żebyśmy się potem drugi raz nabrać nie dały. Bo to jest bardzo przyjemne, jak tak nas ktoś bajeruje, to się ten uśmiech sam pojawia i on tak patrzy i mówi, ty jesteś taka całkowicie inna. Ja wiem, że każda z was jest inna, ale też wszystkie jesteśmy takie same. I właśnie dlatego to działa, rozumiecie? W związku z tym ten... No ja przepraszam panów, że ja to mówię, ale jednocześnie jest to też szkoła, wiecie, podrywania, nie? Jak to... No ale to taka szkoła dla nas to na raz, jak wiele wskazuje. No bo jak się dziewczyny zmądrzą, ale ta się zmądrzyła, a tam następne głupie i tak po ulicy chodzą, no. Takie, co to właśnie strasznie by chciały. Więc wiecie, potknąć się przed dziewczyną i powiedzieć, ja bym no po prostu bym tak przed panią leżał i leżał. Albo klękał. No różne rzeczy. Okropnie lubię o takich rzeczach rozmawiać. Tu leży książka dla państwa. Zaraz zadam jakieś pytanie. Nie, to jest co innego. To twoje, jest, ja wiem, to właśnie twoje. Celowo o tym mówię, bo tu jest książka pod tytułem To twoje życie, pokochaj je. Ja dostałem w prezencie czerwoną. Seksownik dostał. Seksownik dostałem, czerwony, krwisty, ognisty. A dlaczego o tym mówię? Że dla państwa jest łagodnie, a dla mnie jest konkretnie i nie zamienię się. Ale to jest do wygrania ta książka. Tak, tak, więc może jakieś pytanie konkursowe zadamy, żeby państwo mogli ale odpowiedzieć. Ale poczekaj, bo jak się pytały dziewczyny, że mają... Nie, to są na razie te same pytania, ja mam dużo więcej. Jeśli państwo chcecie, to... Może na żywo też. To bardzo proszę, z tobą się tak rozmawia. Boże, ja muszę sprawdzić, ile my jeszcze czasu mamy. No niedużo, pani Kasiu. Ile? Wygodnie u mnie, zaraz. To najwyżej zrobimy lekkie przesunięcie, ale tak, żeby nam, to dajmy sobie 10 minut. Dobra. Tak nam poszło jakoś w ogóle spod palca. I my tak sobie gadamy, a teraz jeszcze tezy trzeba zaznaczyć. Dobrze, to pytanie konkursowe. O tak, to śliczny tekst. Poczekaj, ja wyrecytuję. Dobrze, to bardzo proszę. Skąd jest ten cytat? Uśmiechnęła się do mnie. O serce, ratunku. Przecież uśmiech to prawie co pół pocałunku. Kto z państwa zna odpowiedź, skąd pochodzi ten cytat, do kogo on należy? Nie książkę, będzie, z podpisem. Będzie miał szansę na tę nagrodę, ja załatwię autograf. Poproszę wtedy. No. Zaraz dostaniemy tutaj... A jak nikt nie będzie wiedział? To ja wezmę. O, chcecie, tak? I przekażę w czyjeś ręce. Będę naprawdę już miał... nie wiecie? Misiaczki, ojej. No. Ale ja też nie wiem, więc nie. To mówi Kornel Makuszyński. Tak, kochana, to tam siedzi ta chodź dziewczyna. Chodź do nas, Aniele, powiedz, jak masz na imię. Brawo. Ale zobacz, jaki to śliczny tekst. I to chłopak napisał do swojej dziewczyny, takiej, którą na razie się zachwycał, uśmiechnęła to się. To załatwmy ten autograf od razu. Ratunku. Jak pani ma na imię? Pani? Ania. To dla Ani. Bardzo pani dziękujemy. Uratowała pani opinię o nas.
My wszyscy byliśmy zajęci uśmiechem i całą resztą, ale na szczęście pani Ania w przerwie między uśmiechami. Gratulujemy pani Ani, która była najszybsza w internecie, ale wolniejsza u nas, bo pani Ania też miała dobry wynik w internecie, więc spróbujemy zorganizować drugą książkę, tej o seksie nie oddam. Nie, 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 nie. Gdyby była tu moja żona, która notabene jest w Łodzi, to bym powiedział, że przeczytamy razem. Możemy? To jest dla was, tak. Ale że ja mogę czytać... Na głos, wieczorem. Czyli od razu... Albo przy śniadaniu. Dobrze, dobrze, spróbujemy. Pani Aniu, bardzo mi przykro, innym razem. Załatwię dla pani inną książkę. Mamy nawet nazwisko. Dobra, zostawiamy ten temat, z tym sobie poradzimy i zadbamy o naszych gości po drugiej stronie, ale jednak książka trafiła do państwa w sieci, druga trafiła do naszych gości tutaj. Myślę, że to jest dobra proporcja. Zostawiając ten temat, zastanawiam się, jak badania naukowe mają się do tego, co śmiech nam dostarczy. Bardzo się dobrze mają. To znaczy wszystkie badania potwierdzają. Wiesz, że każdy ruch ciała, który... Właśnie w ogóle każdy żywy ruch ciała, każdy taki spojrzenie na kogoś z zainteresowaniem, ruchy taneczne, ruchy, które, wiecie, nie gimnastyka szwacka typa, że muszę stanąć tak na baczność, bo to jest niezdrowe, tylko że robię takie ruchy, które moje ciało ma, róbcie to sobie w domu, ma ochotę zrobić. Nie wiadomo, jakie ma ochotę, jeżeli mu pozwolimy, to ono zacznie... Bardzo naturalnie sobie. Czy to będzie walc, czy rozciąganie, tak, czy cokolwiek czy się innego? Zwijać, czy sobie się, wiesz, rozciągnąć. To wszystkie te ruchy, które są naturalne i dobre, one wszystkie powodują wzrost endorfin. I w ogóle wszystko, co robimy, właśnie też jak sobie mówimy w głowie, dlatego mówię o afirmacjach, żebyście się za nie zabrali. W internecie jest dokładnie napisane, jak się pracuje z afirmacjami. One szalenie, to razem wszystko, to w ogóle nawet fizycy kwantowi, tacy strasznie mądrzy, udowodnili, że my mamy ogromny wpływ na to, co się dzieje z naszym mózgiem. A ponieważ mózg ma tą tendencję, że jak się coś robi wiele razy, to się wyżłabiają takie tory, prawda, pomiędzy tymi synapsami. One się po prostu tak, to tak jakby taki powóz z kołami, wpadał w ten sam tor, a jak my zaczynamy inaczej i przez jakiś czas będziemy to powtarzać, to tamte zanikną prawie wcale, a te się wyżłobią nowe. Więc od nas zależy, czy będziemy o sobie myśleć dobrze, traktować się dobrze, a również naszych bliskich i tych, których sami wybieramy. W ogóle zdajmy sobie sprawę, że my wybieramy zawsze, nawet jeżeli... Nie wybieramy, to też wybieramy, wiecie, jeżeli się na coś zgadzamy, to też wybraliśmy, tak. No. Ja tam nie jestem specjalnie naukowa, wiesz, ja to praktyk jestem. I to jest zdecydowanie lepsze, bo nie liczyłem na słupki, wykresy i proporcje procentowe. Są tacy ludzie mądrzy bardzo. To z tej praktyki jeszcze skorzystajmy, bo taka rzecz, którą doskonale pamiętam z naszej rozmowy i która może zakrawać na fajną puentę, to ten element takiego planu, że jeszcze chce się coś chcieć, że ja zawsze mam coś do zrobienia, że mówiłaś. Chce chcieć, tak. Że zawsze mam jakiś plan, że zawsze coś mnie ciekawi, że zawsze czekam na kolejne zdarzenie. Tak, wszystko cudnie, co mówisz, bardzo się cieszę, że to pamiętasz, tylko ja bym dodała taką zmianę. Nie to, że zawsze, tylko tak, płodozmian. Jestem strasznie leniwą osobą i niezwykle zapracowaną osobą. I bardzo się lubię lenić i jak się wylenię, to mi się chce pracować, rozumiecie? To jest w ogóle coś tak cudownie prostego. Oczywiście czasami są terminy, są godziny, jest czegoś za dużo na Myślałem, przykład. Że państwu tygodniowy urlop zawsze załatwimy za chwilę teraz. Że od jutra macie tydzień urlopu, obowiązki zostają zawieszone. Moglibyśmy tak i postulat piszemy. To teraz my pytanie do dyrektorów tutaj. No ale przepraszam, bo to taka dygresja. Tak, ale my tą proporcję zaburzamy strasznie. Strasznie. Słuchajcie, ciągle nas gonią, ciągle my się gonimy, ciągle się rozliczamy, a nie zrobione, nie skończone. Mówi tak, rozlało się, wyschnie. Przewróciło się, niech leży. Macie coś ochotę nie robić, nie róbcie. Może kto inny zrobi. Przysięgam wam, że ten, kto nie będzie mógł wytrzymać, zrobi. Najlepszy motywacyjny speech dla pracowników...
cudownej, ale korporacji skądinąd. Moje drogie, naprawdę. Słuchajcie, przyszła kiedyś do mnie klientka z banku, bo już nie będę... I była taką zagonioną kobietką, bardzo zdolna. Wszyscy zwalali na jej biurko wszystko i w ogóle jej nie liczyli się z nią. Nie była ważna i nie dostawała nagród ani awansów. Po półtora roku pracy ze mną była gwiazda, pracowała 1/3 tego, co przedtem i była, po prostu miała taką jazdę w firmie, że ho, ho. Doceniali ją. Kochani, po prostu. Trzeba być sprytnym, donoszę. Ja mówię rzeczy prawdziwe, a nie takie, co mamusia mówi. Trzeba umieć być sprytnym. Nie przeciwko i nie dla krzywdy. Rozumiecie? To jest strasznie ważne. Jasne. Tak jak trzeba mówić ludziom dobre rzeczy, ale nigdy nieprawdziwe. Rozumiecie? Jeżeli mi się chłop podoba i mu mówię, że mi się podobasz, i to wtedy mówię naprawdę. Jak mówię dziewczynom, a uwielbiam mówić dziewczynom, że są piękne i cudne i w ogóle, to nigdy nie pochwalę czegoś, co mi się nie podoba. A jak mnie spytali przyjaciele ostatnio, sobie kupili obrazy, mówię, nie moje. No i rozumiecie, nic się złego nie stało. Nie powiem, że fajne, nie moje. Ani ich nie obrażam, ani nie robię, ale nie mówię kłamstwa. Natomiast, kochani, mówić dobre rzeczy, to będzie wracało. Po prostu ludzie przez jakiś czas się będą dziwić, a co ty chcesz przez to uzyskać? Co taka miła jesteś? Co niektórzy mężowie mają coś takiego? Co taka miła się zrobiłaś? No kochany, wiesz, dotarło do mnie, jakiego mam fajnego chłopa. Rozumiecie? To jest takie... A ma do was dotrzeć, bo jak jesteś z tym chłopem, to znaczy, że fajny. Może nie we wszystkim, bo kto jest we wszystkim fajny? Ale zobaczcie, jakbyśmy byli fajni we wszystkim, wyobrażasz, co to w ogóle by znaczyło? Trudnym punktem odniesienia bylibyśmy też dla innych. Ja znam jedną dziewczynę, która uśmiecha się najlepiej na świecie. Nie tylko pełną krasą, ale też pełnym dźwiękiem. Chciałbym, żebyśmy na chwilę się z nią połączyli. Taką małą dygresję, złapiemy oddech, jest czas na wodę. A Kasia Pakosińska na nas czeka. Jestem ciekawy, jak jej dzień, jak jej warsztaty i tego typu elementy, które były jej doświadczeniem. Ile powodów do uśmiechu, Kasiu, miałaś ty dzisiaj u siebie, bo my mamy tutaj całe mnóstwo, a najbardziej cieszy nas tygodniowy urlop w pracy. Już prawie załatwiony. Halo, halo, słyszycie nas? Robaczki, widzę, że mamy uwalniające. Halo, słyszymy? Tak. Jesteśmy w trakcie jogi śmiechu. Nie wiem, czy spotkałeś się kiedyś z takimi. Nie, to praktykami. Opowiadajcie, bardzo coś proszę. Coś niesamowitego. I Kasiula, dzień dobry. Pozdrawiamy panią Katarzynę. Po całości. Cześć. Aha. No to na czym polega ta joga uśmiechu? Powiedzcie nam w trzech słowach, bardzo proszę. Generalnie skorzystać z tego, co śmiech daje dla zdrowia i dla dobrego samopoczucia, pobudzić energię ćwiczeniami związanymi ze śmiechem i czuć się lepiej, być radośniejszym, promieniować optymizmem. I tak naprawdę chodzi tutaj o wzbudzenie w sobie śmiechu, uśmiechu, ale właśnie nie przez żart, tylko przez jakieś takie właśnie wykonywanie pewnych zadań. Także ja na początku się trochę przestraszyłam, czy przypadkiem te zadania nie sprawią, że ja zacznę myśleć o tym, co ja robię i zacznę się jakieś techniczne, prawda, reagowanie. Ale nie, widzę, że to jest bardzo ciekawa sprawa. Powiem tak, że też jakby było nas tutaj więcej, jakbyście na przykład wy się przenieśli tutaj do nas, do studia. A może jedno łatwiej będzie, jak wy wpadniecie do nas, wiecie? Bo Oliwier z Katarzyną mają publiczność, to może chociaż jedno ćwiczenie, takie naprawdę najprostsze. Dobrze, no to najprostsze, to może zróbmy to wdech, spinam całe ciało, uwaga, i puszczamy wszystkie napięcia ze śmiechem, cały stres. Tak, zróbmy to na akord w jednym rytmie, także uwaga. Uwaga, żeby to było, wiecie, działało ze spolicznością. Tak? Do 3, 4. Spinka. I puszczamy ze śmiechem. No i zobaczcie, do jakich puent dochodzimy. Kto się tak tam pięknie śmieje? Ja byłam taką konkurencję, ja się w ogóle... Schowałam w liście. Nie. Tutaj jest mistrzyni naturalnego śmiechu, z mistrzem gimnastyki śmiechu, także jesteśmy super zespołem, prawda, więc zapraszamy do nas, można do nas dołączać. Nie, robaczki, Świętej Teresy 109, nas jest tutaj setka, was jest dwójka, łatwiej będzie zorganizować transport. No. Bilety na MPK tańsze i cała reszta. Cudnie było, Kasiu, cię widzieć. Dziękujemy też twoim wszystkim gościom i wszystkim prelegentom. Dzięki za wspólny dzień pracy. Ja tutaj jeszcze trochę pobędę.
Nie bez radości. Tak, również. Nie bez bardzo, radości bardzo i nie bez uśmiechu. Ja mam totalny niedosyt. Mam totalny niedosyt, ale myślę, że to jest dobre zainicjowanie i świetna forpoczta na przyszłe, w przyszłość spotkania dotyczące śmiechu i uśmiechu. No to nie tylko urlop załatwiliśmy, ale kolejną porcję roboty dla nas wszystkich jest naprawdę elegancko. No ale dobrze. Widzisz? Tak bardzo, kochani, was pozdrawiamy. Tu dyrekcja kiwa głową, ok, więc jest naprawdę chyba do przodu. No to pozdrawiamy was pięknie i bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Całusy. Niech śmiech będzie z wami. O, to niech, ładne. Niech śmiech będzie z wami. Piękne. Myślałem, że śnieg i tak zaczął. Śnieg też dobry, ale czasami. Nie teraz, nie. Dzisiaj jest bardzo dobra pogoda. To tylko dwa słowa jeszcze o pogodzie ducha. Żebyśmy poszukali fajnej klamry i puenty. Dużo obszarów dotknęliśmy i warto to wszystko podsumować. Tak, pogoda ducha, słuchajcie, to jest miłość po prostu. To jest miłość do siebie, do świata, do ludzi, do zwierząt, do dzieci, do starych, do młodych, chudych, grubych, krzywych, rudych, piegowatych i wiecie, zostającymi uszami. Do, po prostu do pogoda, życia. Do życia, tak. Pogoda to jest naprawdę zdrowie. Pogoda ducha jest to zdrowie i to jest coś, co promieniuje i coś, co zaraża innych. A poza tym, o jeszcze ważna rzecz, ja bym do tego dodała egoizm, który ma taką bardzo niedobrą markę, a powinien mieć świetną. Zdrowy egoizm to jest właśnie dbanie o siebie i poczucie odpowiedzialności za siebie. Człowiek, który siebie szanuje, dba o siebie, lubi, jest zdrowy i innym na łeb nie włazi. I nie każe się sobą zajmować nadmiernie, prawda? Tylko jak trzeba, to sobie wzajemnie pomagamy, bo to też miłe bardzo. Tak, ale my tego nie uczymy się od najmłodszych lat, bo no zawsze, nie uczymy się, zwłaszcza to, dziewczyny, dziewczynki, albo tak, zrób to, bądź tak, miła tak, i tak, tak dalej, tak. Na koniec końców zapominają pani o sobie, panowie też. To trzeba umieć robić z miłości własnej, bo tylko wtedy ten rodzaj energii w sobie dostrzeżemy i damy sobie do niej prawo po prostu. Miłość własna to właśnie jest egoizm. Każdy z nas jest egoistą, ma być egoistą, tylko żebyśmy nie byli egocentrykami. Bo to jest coś innego, prawda? To wtedy nie, właśnie inni są dla nas cieniami. Ale my, ja jestem ważna, ty jesteś najważniejszy, ja jestem najważniejsza, pani jest najważniejsza, pani jest najważniejsza i wszyscy tu są najważniejsi po prostu. I teraz na urlop. No. Co? Mówię i teraz na urlop. Teraz i na wieki wieków, amen. Wszystkiego dobrego. Katarzyna Miller dziękuję była z nami. Dużo uśmiechu i dużo zdrowia. Jak zawsze było absolutnie cudownie i miło. Przed nami, drodzy państwo, to informacja dla tych, którzy oglądają nas w sieci, na Facebooku Rosman albo na kanale YouTube'owym. Jeszcze sekunda, bo tak w obrazku będzie o wiele ładniej. No i te fiolety, i uśmiechy, i wszystko, co jest dodatkowo ważne. Przed nami dwa spotkania jeszcze. Jeden fantastyczny wykład i jedna rozmowa i warto, żebyście państwo z nami zostali. Wracamy za chwil parę.